Cześć wszystkim, z tej strony Wariat w czołgu. Witam was wszystkich w kolejnym poradniku na moim kanale, tym razem z serii Jak grać EBR 105. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak grać tym czołgiem na mapie Redshire w trybie bitwy szturmu obrony bazy. Ten odcinek powstał na prośbę jednego z moich widzów, o niku kaszubskimaper8104, który poprosił mnie o to, abym zrobił jakiś film, w którym pokazuję, jak grać czołgiem lekkim. Zażyczył sobie Ebera, więc w tym odcinku się właśnie pojawił. No i teraz skupiając się już na samej bitwie, co tutaj się dzieje, to jak możecie zresztą zauważyć, na samym początku postanowiłem jechać na prawą stronę, maksymalnie wysuwając się za tej górki jak tylko się da, tak żeby wykryć jak najwięcej pojazdów na samym początku bitwy. Bo jak widzicie, ja nie jestem sam tutaj jako jedyny czołg lekki w mojej drużynie, bo jest jeszcze Testo LT. Jednak takim agresywnym wyjazdem udało mi się wykryć jakieś 6, nawet 7 pojazdów. No i teraz, jak już je wykryłem, to mogę na chwilę się odsunąć i zniknąć ze spota, tak żeby później w razie czego wykonać jeszcze raz taki manewr i jeszcze raz pod asystę po prostu wykryć te pojazdy. No i teraz pewnie ktoś spyta, jak tutaj zrobić dobry wynik uszkodzeń czy asysty. No to na samym początku, będziecie też widzieć w kolejnej bitwie, staram się, żeby wykryć jak najwięcej pojazdów na samym początku bitwy, a później gdzieś tak w kolejnej fazie staram się robić uszkodzenia. Jeżeli trafi się okazja do spotowania, tak jak tutaj widzicie, sporadycznie udaje się wykryć jakieś pojazdy i zebrać trochę punktów tej asysty, no to wtedy wykorzystuje się takie okazje i EBR jest do tego świetny, bo może bardzo agresywnie podjechać blisko przeciwników. Jeżeli mamy tutaj zamontowane takie wyposażenie, na przykład jak cichy wydech, no to wtedy ten kamuflaż jest na tyle dobry, że można naprawdę bardzo blisko podjeżdżać i wykrywać pojazdy. Jeżeli nie oddamy strzału, no to jesteśmy praktycznie niewidzialni. No i teraz tak, zdecydowałem się, żeby grać tutaj bardziej na środku, bo widzę, że na prawej stronie jest bardzo dużo czołgów. Nie wiem, ile czołgów byłoby w stanie dać mi jakieś wsparcie, jeżeli pojechałbym znowu tak agresywnie jak na samym początku tej bitwy. Więc postanawiam grać trochę tu na środku, trochę na lewej. Na razie jeszcze nie ryzykuję, bo wynik jest dosyć wyrównany. Nasza, jak i przeciwna drużyna, ma po te 24 tysiące punktów wytrzymałości, więc tutaj jeszcze dużo się może zdziać. No i tak samo bitwa będzie pewnie jedną z tych dłuższych, bo mimo że wynik jest 3-0, to i tak ta przewaga jest dosyć mała. I teraz decyduję się, żeby wjechać do tego krzaka, który jest tutaj na środku. Co prawda mogłem jechać czy to gdzieś tam w okolice środka, jednak tam jest EBR gdzieś w sektorze G5. Jeżeli on by mi dał żarówkę, no to wszystkie działa, wtedy przeciwniki są wcelowane we mnie. Więc na razie jeszcze nie chcę tak bardzo ryzykować. Wolę sobie jeszcze robić trochę uszkodzenia, ponieważ widzę, że jak i przeciwnicy nie grają aż tak agresywnie, tak i nasi sojusznicy starają się trzymać każdą ze stron i nie pozwolić, żebyśmy przegrali tą bitwę. Więc jak na razie na ten moment zmieniam po prostu jeden krzak, później wjeżdżam do kolejnego. Tutaj nieudany strzał w FA-215B, nawet dwa razy. Bo jeden go nie przebił w wieżę, a drugi niestety nie trafił. I tak, jeżeli bym strzelił gdzieś w jego okolice, no to i tak bym go raczej nie trafił. No bo strzelając z pocisków hit, powinien załadować APCR-y, bo tylko one się przebiją przez te płotki, murki czy jakieś inne przeszkody. Więc na razie tutaj załadowałem hity, bo to jest dużo też takich twardych czołgów jak ten AMX-M4 na przykład. I to jest też jeden z powodów, dla którego nie mogę jechać sobie za bardzo na środek, bo nie wiem, ile jeszcze tych czołgów tam będzie na środku. 60 TP gdzieś tam gra na tyłach, też mógłbym nie trafić. Na razie zmieniam tak trochę stronę, raz na prawej gram, raz na lewej, gdzieś w okolicach tego środka. No i to jest właśnie idealny moment teraz dla mnie, żeby robić uszkodzenia. I myślę, że gdzieś w późniejszej fazie bitwy trzeba będzie w końcu wykryć te czołgi, które są po prawej stronie. Postarać się jak najwięcej asysty po prostu na nich zgarnąć. Jeżeli chodzi o samą jazdę EBR-em, bo jest ona dosyć skomplikowana dla większości osób, no to tutaj
takim prostym patentem jest to, że za każdym razem, kiedy chcecie skręcać trochę mocniej, to po prostu włączacie tryb szybki i wtedy wasza manewrowość tego pojazdu jest na jak najlepszym poziomie. I używacie trybu szybkiego tylko wtedy, kiedy chcecie jechać, czy to maksymalnie gdzieś prosto przed siebie, czy do tyłu. No i wtedy na pewno, czy to nie wywrócicie się, czy nie stracicie kontroli nad tym pojazdem, bo jeżeli tutaj źle zmieniamy te tryby, no to wtedy bardzo łatwo o to. Co zresztą widzicie za każdym razem właśnie, kiedy staram się skręcać, nawet małe skręty wykonuję, to staram się szybko zmienić ten tryb na ten wolniejszy. No i znowu, kiedy chcę się wycofać, jechać prosto przed siebie czy do tyłu, no to wtedy zmieniam ten tryb szybki. No i tutaj takie wysunięcie się trochę głupie zebrałem od tego FA 215B. Jednak bardzo dobrze, że inne czołgi nie były tutaj tak bardzo wcelowane. No i teraz widzicie, że skupiam się i na asyście, i na robieniu damage'a. Udaje się jakieś pojedyncze okazje wyłapać. No i tutaj głównie ta asysta wlatuje. Trzeba by było skończyć tego EBR-a, bo to jest ostatni czołg, który może tutaj mi sporo namieszać. A mi zależy na tym, żeby podjechać gdzieś w linię K, czyli tam, gdzie większość czołgów teraz siedzi. No i pograć pod tą asystę. Dlatego teraz postanawiam jechać bardziej agresywnie, bo widzę, co moje sojusznice robią. Bardzo dużo ich się znajduje właśnie gdzieś w sektorach K1, K2, K3. No i niestety nie mogą przepchnąć tej strony, bo właśnie do tej pory nie widzieli tych czołgów wszystkich, które jeszcze zostały. No a teraz jeszcze mając wsparcie czołgów ze środka, takich jak ten Forge B, T-57 Heavy, czy inne moje sojusznicze czołgi, no to po prostu te wszystkie pozostałe pojazdy przeciwne są praktycznie na wyciągnięcie ręki. No i teraz robię sobie i uszkodzenia, i asystę. Tutaj ta fałka niestety dosyć szybko zginie. No i udaje się jeszcze przetrwać tą bitwę. Zrobić tutaj 3500 uszkodzeń, 3 fragi i 5500 asysty. Może nie jest to najlepszy wynik asysty, jednak ta mapa nie jest jedną z najlepszych map do robienia takich kolosalnych wyników. I tutaj się gra raczej pod damage. Jednak w tej bitwie akurat udało mi się zrobić jeszcze dobry wynik i tego, no i wyszło jakieś 9000 włączonego. Także tak wygląda pierwsza bitwa. No a teraz przejdźmy sobie do kolejnej. Jesteśmy w drugiej bitwie. No i tym razem losowanie już z dziewiątkami i dziesiątkami. No i na tej mapie po raz kolejny jesteśmy w trybie bitwy szturmu obrony. No i kieruję się tak jak w poprzedniej bitwie, czyli na prawo. Znowu maksymalnie agresywnie będę się starał podjechać pod tą górkę, tak żeby jak najwięcej czołgów wykryć. I nie wybieram na przykład lewej strony, bo tam tylko parę czołgów zawsze jedzie. Widzicie zresztą, że podjeżdżając jeszcze tak przez środek, wychylając się trochę bardziej, udało się jeszcze wykryć dwa czołgi, jakimi jest na przykład EBR czy ten E75. No i teraz jeszcze na prawej stronie wykryłem kolejne trzy czołgi, więc łącznie udało się ich wykryć chyba z 5 albo 6. No i teraz znikam z żarówki, staram się wycofać jak najbardziej do środka mapy, tak żeby nie dostać od nikogo po drodze. No i znowu, taktyka jak w poprzedniej bitwie, czyli tutaj będę starał się sporadycznie wychylać, tak żeby jakieś czołgi wykrywać, ale raczej będę się skupiał na robieniu uszkodzeń. No bo tutaj widzę akurat w tej sytuacji, że na prawej stronie jechał tylko Joch, jeszcze Root 251. Więc raczej tam nie będę spotował, bo nie będzie mi miał za bardzo kto pomóc. Idealną okazją by było gdzieś na środek pospotować. Jednak widząc te dwie lodówki, które są w przeciwnej drużynie, nie wiem, czy chciałbym tak ryzykować, a raczej one zajmą sobie jakąś miejscówkę gdzieś na linii 8, może nawet na górce, która znajduje się na F9, gdzie często stoją jakieś niszczyciele. I dla lodówki to byłoby idealne miejsce. Teraz widzicie, można zauważyć, że gram bardziej agresywnie niż w poprzedniej bitwie, wychylając się tutaj przez środek. No i udaje się wygryć takie czołgi jak ta VZ czy ten Super Conqueror. Jednak widzicie, że nie ma za bardzo kto tam strzelać do nich, ponieważ wszystkie moje czołgi są bardzo blisko bazy. Więc tylko tak wychylam się, żeby wykryć te czołgi, a nie jakoś zebrać punkty asysty.
teraz taki trochę głupi wyjazd, bo tutaj od tej fozy, tej Super Conquerora mogłem zebrać. Na szczęście tylko za zero. Teraz postanawiam zmienić na lewą stronę. Spróbować tutaj trochę pospotować też tych czołgów, jak ten E75 czy ten IS-7. Żaden z nich się jakoś bardziej nie wysunął. Więc teraz znowu skupiam się na środku. Widzicie, że te drzewa i te krzaki dają mi na tyle fajny kamuflaż, że jestem w stanie bez spota wjechać praktycznie do tego krzaku, który był przede mną. No i jako, że te drzewa i krzaki, które są właśnie tutaj przed moim celownikiem, dają mi jakiś kamuflaż, więc za każdym razem, kiedy wysuwam się do nich, no to nie dostanę żarówki. Teraz akurat ją dostałem, bo bardzo prawdopodobne, że tam gdzieś był EBR, dlatego on mi dał żarówkę. No nie będę ryzykował, nie będę ani na chwilę dłużej stawał, bo mogę znowu zebrać dwa strzały. Więc poczekam jeszcze raz. I teraz też fajna uwaga, bo za każdym razem, kiedy się wysuwam do takiego krzaku, akurat tej sytuacji, to staram się wjechać tyłem, tak żeby jak będę się cofał, no to żeby ta prędkość była jak największa, bo do przodu ten czołg się rozpędza nawet do 90 na godzinę ponad. Więc tutaj jest spora różnica, a jeżeli bym jechał tyłem, no to wtedy tam jest jakieś 70. I tutaj jest to inny przypadek, jeżeli porównamy go na przykład z EBR-em 8, gdzie w obie strony jeździmy tym czołgiem jakieś 80 na godzinę. Tak tutaj jest inna prędkość, jak i do przodu, jak i do tyłu. Teraz widzę, że ta fozeta bardzo mocno się wysunęła, więc postanawiam strzelić do niego. I nawet jeżeli dostanę żarówkę, to jestem w bezpiecznej pozycji. Wjechałem przodem, teraz wjadę tyłem. No i znowu szukam cały czas tych okazji do robienia uszkodzeń. Bitwa wygląda coraz gorzej. Mamy stratę ponad 4000 punktów wytrzymałości. Na razie staram się tutaj jakoś podświetlać te czołgi. Na prawej stronie prawie nikt nie pojechał. Większość czołgów jest na środku. Czy to po prawej stronie tej górki, czy po lewej. W każdym razie coraz więcej czołgów jest w okolicach naszej bazy. Teraz widzieliście, po każdym takim strzale, który oddaję na przykład w tą VZ-tę, staram się wycofać. No i na te parę sekund, żeby znowu się za chwilę wysunąć. I znowu tyłem wjeżdżam sobie. Tak, żeby złapać ją jakoś bokiem. No i ileś tych prób wykonałem i też ileś razy udało się w końcu przebić ten czołg. Mam już 2000 damage'a. No i teraz widzicie, jak moi sojusznicy stoją, bardzo pasywnie grają. Tutaj mógłbym jechać co prawda na lewo, jednak ten EBR, który tam jest całkiem w rogu na A1, to on tam trochę sporo może namieszać. Jeszcze te lodówki, które tam stoją na tej górce. Bardzo łatwo o takie coś, żeby mnie. Bardzo łatwo o to, żeby mnie taka jedna z tych dwóch zdjęła. Więc nie chciałem aż tak tam ryzykować. Zresztą mało czołgów by tam było, które by mi mogły pomóc. Z jedynym czołgiem, który się tutaj trochę wychyla, bardziej jest ten Progetto. No i teraz wychylam się po raz kolejny. Pojawia się IS-7, pojawia się znowu ta VZ-55. No i tym razem nie udaje się oddać tego strzału w garnek celnego. I teraz znowu wycofuję się trochę i staram się znowu przeczekać trochę czasu, aż zniknę z żarówki. I tutaj znowu wysuwam się pod tą VZ. Tym razem nie udaje się jej przebić. Wynik wygląda coraz gorzej. Moi sojusznicy w większości grają nawet za moją bazą, więc tutaj nie mógłbym za bardzo jechać gdzieś tam do przodu. No bo nie widzę tutaj za bardzo szans na to, żeby uzyskać jakieś wsparcie. Gdy na przykład ten E75 się wysunął jakoś bardziej i nie zebrał praktycznie nic. Tutaj też staram się też trochę pomóc mojemu sojusznikowi w Progetto 65, podświetlając jeszcze tutaj na prawej stronie trochę czołgów. Tutaj widzicie też, że fajnie jest, jeżeli gramy tym EBR-em, wykonywać jakieś manewry lewo, prawo, tak żeby po prostu zmniejszyć szanse na przebicie nas, bo większość strzałów wtedy leci w koła.
I tutaj taki manewr wykonałem i udało się zebrać za zero. I teraz znowu jadę do przodu. Teraz trochę czołgów postanawiam podświetlić. Wiadomo, że jest to już końcowa faza bitwy. Co prawda jest 5000 punktów HP różnicy między naszymi drużynami dwiema. Jednak ja w tej sytuacji, widząc co tu się dzieje, postanawiam wyjechać na tyły przeciwnikom, tak żeby popróbować tutaj pokończyć jakieś lufy, albo przynajmniej zmniejszyć ilość HP od tych czołgów, bo nie widzę innej szansy tutaj, żeby jakoś utrzymać tamtą stronę. No i teraz widzę, że ten E75 jest we mnie wcelowany i widzę też, że mam mało wytrzymałości, bo jestem na jeden strzał od niego, więc nie mogę sobie pozwolić na taki wyjazd i oddanie kolejnego strzału, no bo on prawdopodobnie mnie zdejmie. I teraz widzicie, jak dobry kamuflaż ma ten EBR, że ja jestem w stanie sobie przejechać dosyć blisko. Ten E75 mógłby mnie wykryć, jednak EBR ma na tyle dobry kamuflaż, że spokojnie udało mi się przejechać i nie dostać w ogóle żarówki. Dopiero ta artyleria mi ją dała. No i teraz nie udało się w nią też trafić. Tutaj teraz zdecydowałem się, żeby załadować pociski APCR. Niestety przeciwnicy okupują bazę, więc zaraz ta bitwa się skończy. Teraz wycofałem się na parę sekund, tak żeby zniknąć z żarówki, no i oddać jeszcze ten ostatni strzał w tą artylerię. Tutaj była spora przewaga przeciwników. Niestety nie udało się wygrać tej bitwy. Wynik 6 do 13. Udało mi się zrobić 3,5 tysiąca uszkodzeń, jednego fraga, no i tylko 1000 punktów asysty. Tutaj co prawda popełniłem jeden błąd, bo mogłem jechać trochę bardziej na lewej stronie pograć i tam pospotować te czołgi, które potem podjechały pod górkę, tak jak te lodówki, tak żeby trochę pograć pod asystę i żeby udało się może zwiększyć szansę na tą wygraną. Jednak czy byśmy wygrali tą bitwę, to nie jest do końca pewne, bo ten EBR, który tam podjechał linią A, no to już mógłby tam sporo namieszać właśnie i najpierw trzeba byłoby się jego pozbyć. Także tak wyglądał dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że jakąś wartość z niego wynieśliście i że po tym filmie będziecie wiedzieć, jak robić uszkodzenia zarówno damage, jak i po asyście na tej mapie w trybie bitwy, szturmu, obrony, bazy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejne poradniki z serii jak grać tym czołgiem na innych mapach, to możecie o tym napisać w komentarzu poniżej, lub jeżeli macie jakieś propozycje na następne odcinki z innymi czołgami, to również możecie o tym wspomnieć w komentarzu, no i ja wtedy nagram specjalnie taki odcinek na czyjeś życzenia. Jeżeli film się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, a jeżeli chcecie zostać na dłużej, po więcej tego typu materiałów, to możecie zostawić subskrypcję, tak żeby nie ominął was żaden kolejny film. Także to było na tyle, a więc ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!